Cześć, witam Cię w kolejnej lekcji kursu dla analityka i dzisiaj zaczynamy sobie Visual Basica. Co to jest Visual Basic? Visual Basic jest to język programowania oparty na VB zaimplementowany w aplikacjach pakietu Microsoft Office. I teraz Visual Basic służy przede wszystkim do automatyzacji pracy z dokumentami, na przykład poprzez właśnie makro polecenia. I chcę Ci pokazać na przykład, co taki Visual Basic może zrobić. Mam tutaj, napisałem takie krótkie, cztery makra, które zaraz Ci pokażę. Pierwsze, po prostu wkleja sobie jakieś wartości do danego zakresu komórek i tyle. Po prostu je wkleja. Kolejne makro. Natomiast zaznaczamy sobie jakiś zakres i makro przenosi nam te wartości do innego miejsca, czyli wycina po prostu dany zakres i przenosi je gdzie indziej. Kolejnym makrem jest makro, które uzupełnia mi liczby od 1 do 10. Klikam sobie uruchom i widzisz, że makro automatycznie wpisuje mi liczby po kolei. Gdziekolwiek bym tego nie zrobił, makro będzie działało tak samo. Czyli w każdym miejscu mogę sobie stanąć i po prostu uruchomić i zawsze będę miał ten sam wynik. Ostatnim tutaj makrem jest makro, które tworzy mi dodatkowe dwa arkusze tutaj w moim dokumencie, czyli arkusz 2 i arkusz 3. Klikam sobie uruchom i widzisz, że od razu mam dwa arkusze stworzone. I to jest właśnie potęga Visual Basica, którą będziemy sobie omawiali w ostatnim naszym module właśnie kursu dla analityka. I zapraszam Cię do kolejnej lekcji, w której pokażę Ci pierwszy przydatny kod, który przyda się w Twojej codziennej pracy.